Modlitwy za zmarłych na cmentarzu nieistniejących cmentarzy w Gdańsku. Duchowni siedmiu wyznań, mieszkańcy i prezydent Gdańska uczcili pamięć bezimiennych, którzy odeszli. Ekumeniczne spotkanie w Dniu Wszystkich Świętych odbyło się już po raz 14. Ten cmentarz i ta modlitwa ma wymiar czysto symboliczny. Jest też tą pamięcią o ludziach, którzy tam, powiedzmy, walczyli, o naszych przodkach, o ludziach, którzy tutaj całe życie pracowali na rzecz społeczności. Poznajemy swoją wiarę, poznajemy swoją tradycję. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że gdy ja widzę człowieka, to nie zastanawiam się, jakie jest wiary. Widzę w nim tylko albo dobro, albo zło. Każdy z przedstawicieli kościołów i wyznań zmówił krótką modlitwę za zmarłych i ustawił znicz na pomniku. W uroczystościach wzięli również udział mieszkańcy, na których modlitwa i spotkanie wywarły ogromne wrażenie. Jest to dla mnie ogromne przeżycie. Jestem szczęśliwa, że trafiłam przypadkowo zupełnie na to spotkanie, bo w zeszłym roku się spóźniłam, już był koniec. I jestem szczęśliwa, bo przeżyłam bardzo głęboko, że tak wspólnie można się modlić i być razem. Ja się cieszę, że mogłam tu przyjść. Ja wierzę i to było bardzo fajne moim zdaniem. Cmentarz nieistniejących cmentarzy przy ulicy 3 Maja w Gdańsku upamiętnia gdańskie nekropolie, które zostały zlikwidowane po 1945 roku.